Witam Was, moi drodzy. Znajdujemy się w pracowni w Kobierzyckim Ośrodku Kultury, w pracowni ceramiki. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak w prosty sposób możemy w materiałach plastycznych, w mienie, modelinie, w masach różnego rodzaju, czy to są jakieś masy samoutwardzalne, czy też na przykład masa solna, można w prosty sposób te masy dekorować. Robić różnego rodzaju dekoracje przy użyciu też bardzo prostych narzędzi, które najczęściej znajdują się u Was w domu. Żeby pokazać Wam, jak dekorować takie rzeczy, potrzebujemy mieć oczywiście kawałek naszej masy plastycznej. My będziemy tutaj robić z gliny i na przykład wałek. Jeżeli pracujemy właśnie w glinie, dobrze mieć podkładkę, bo podczas właśnie wałkowania placek nam się przykleja i w momencie, kiedy nie będziemy mieć jakiegoś papieru, ewentualnie właśnie jakiejś szmatki, wszystko może nam się bardzo mocno przylepić do stołu, będziemy musieli po prostu to odkleić. Co możemy używać do dekorowania naszego placka? Ten placek później oczywiście, on może stać się medalionem, to może być jakiś magnes, to może być jakaś zawieszka, to może być jakiś bryloczek. Zajmiemy się samym pojęciem dekorowania. I tu jak widzicie mamy na przykład, to są stare serwetki. One mają czasami bardzo piękne, fikuśne kształty. Z nich na przykład właśnie podczas wyciskania możemy stworzyć też bardzo ciekawe kształty. Tu na przykład jest taki też placek, gdzie są zadrapania, które zostały zrobione nożem, zwykłym plastikowym nożem, który posiada ząbki. Oczywiście my tutaj w pracowni mamy różne narzędzia, takie na przykład grzebienie, ale też oczywiście możemy użyć grzebień taki domowy do czesania włosów. Tu mogę Wam pokazać, jak właśnie takim grzebieniem, prawda, możemy w fajny sposób zrobić ślad takich linii. Może to być na przykład, możemy takim grzebieniem na przykład tworzyć trawę, która rośnie. I na przykład na takiej trawie możemy na przykład dorysować wykałaczką na przykład jakiś kwiatek. Tak jak widzieliśmy, grzebienie można właśnie na przykład zrobić łąkę, tak samo możemy właśnie robić też na przykład fale, jako falujące morze, albo chmury. Jest wiele narzędzi, takiego nawet domowego użytku, gdzie możemy tworzyć właśnie takie odciśnięte elementy dekoracyjne. I na przykład tutaj ja zrobię kolejny placek. I tu na przykład przy użyciu takiego flamastra, który ma ciekawą zatyczkę, właśnie możemy robić na przykład takie odciski, które mogą być na przykład płatkami. To mogą być też na przykład jakieś trybiki od jakiegoś robota. To już też zależy od Waszej inwencji. Na przykład właśnie możemy dołożyć na przykład gałązkę. I oprócz takich właśnie elementów, tak samo na przykład, nie wiem, ołówek, który może ten jest akurat obgryziony, ale może są takie, które mają, jak wiecie, ołówek ma kształt takiego ośmiokąta, więc też jeżeli jest dobrze kredka ścięta, też można na przykład takie ośmiokąty tak samo tyłem ołówka odcisnąć. Ja mam tu akurat takie z gumką i będą robić tylko kropki, ale te kropki też jakby mogą być też elementami ozdobnymi. Na przykład można zrobić piękną łąkę kwiatową z różnego rodzaju właśnie kropkowanych elementów przy użyciu właśnie różnego rodzaju nakrętek albo kształtów właśnie patyczków czy ołówków. Kolejnym też elementem takim, który możemy użyć do dekoracji, są na przykład liście. Teraz jest właśnie już lato. Wszystko pięknie rozkwitło i wyrosło. Możemy zrobić medalion dla kogoś, dla mamy, albo dla przyjaciółki, albo przyjaciela. Na przykład możemy właśnie z dworu znaleźć ciekawy kształt jakiegoś liścia, którego możemy, bo akurat padał nam też, są liście żółtomowe, którego możemy właśnie przyłożyć do naszego placka z gliny.
prasujemy właśnie różnego rodzaju liście. Możemy te liście też oczywiście wyciąć później nożem jako kształt właśnie takiego medaliku. Teraz jak widzimy, jak odsuniemy ten i zostają nam pięknie zachowane, odbite w glinie właśnie żyłki i kształt właśnie tego liścia. Więc możemy to, jestem ciekawy, czy ten nam się tak ładnie wyciągnie, bo jest dosyć delikatny. Będzie to takie proste. Wie się. My akurat nie mamy z tym problemu, bo nasze prace później będą wypalane, więc nawet jeżeli liście zostaną, wcale nie musimy nawet ich usuwać, bo liście w piecu zostaną spalone po prostu. Właśnie tu jeszcze mówiłem właśnie na początku, ale mogę wam też właśnie pokazać. Tak jak właśnie mamy różnego rodzaju liście, to też możemy szukać różnego rodzaju w domu materiałów. Mogą to być na przykład jakieś siatki, stare firanki, worki jutowe, to mogą być też koszyki wiklinowe, które także ich faktury, ich ta struktura też może nam dać ciekawy efekt, który możemy odbić na glinie. Na przykład tutaj właśnie też na takim placku możemy pokazać wam, właśnie przykładamy rodzaj serwetki. Wałkiem wprasowujemy tą serwetkę, tylko pamiętajcie, żeby nie robić też tego bardzo mocno, bo wtedy ta glina przejdzie nam, czy masa przejdzie naokoło tej serwetki, nie będziemy w stanie jej mogli później wyciągnąć. Teraz właśnie w taki sposób bardzo ładny mamy element dekoracyjny. Tak samo możemy część tego elementu wyciąć, to może być na przykład jakaś podkładka pod na przykład herbatę dla mamy, albo właśnie magnes, albo właśnie jakiś wisiorek na szyję. Oczywiście także możemy robić swoje własne pieczątki. Takie pieczątki możemy robić na przykład możemy poprosić kogoś dorosłego, żeby nam pomóc zrobić pieczątkę na przykład z ziemniaka. My tu na przykład robimy w naszej pracowni ceramicznej, robimy także pieczątki z ceramiki. To są gliniane pieczątki, które później tak samo możemy właśnie używać. Może pokażę na tym plasku. Możemy właśnie też odciskać na zasadzie właśnie takiej pieczęci. Też daje to nam bardzo ciekawy, fajny efekt. Z dziećmi tutaj w pracowni też robi się takie pieczątki, że każde z dziecka robiło swoje własne logo na pieczące. Oczywiście możemy także korzystać z kupnych pieczątek. To są bardzo też ciekawe rzeczy. Tu mam taki zestaw pieczątek z różnego rodzaju właśnie roślinami. To są właśnie jakieś liście. To są jakieś kwiaty w rotyczu. Tutaj gałązka jodłowa. Proszę bardzo. Tak więc moi kochani, bardzo prosty sposób, jak widzicie, możemy dekorować glinę, masy plastyczne, tworzyć ciekawe kształty. Dziękuję wam wszystkim za uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło. Hej!